Prezydent Trump, na którego nasi umiłowani przywódcy postawili wszystko, nawet nie na Stany Zjednoczone, tylko na Donalda Trumpa osobiście. Prezydent Trump przegrał wybory z Joe'em Bidenem. Ja mówię, Joe, to nie dlatego, żeby go zlekceważyć, bo on oficjalnie się nazywa Joe Biden. Joe to znaczy Joe. Nie wiem, dlaczego mają taką manierę. Tam był Willis Clinton, Kubuś Carter, a teraz Joe Biden. No to taki, że to taki chyba dlatego, że taki swój chłop. I Joe Biden postanowił zmienić o 180 stopni linię polityczną Donalda Trumpa. Bo Donald Trump szedł na czołowe zderzenie z Niemcami i z Rosją. Szedł na czołowe zderzenie z Niemcami i z Rosją, a Joe Biden odwrotnie. Dlaczego? Proszę Państwa, w 2008 roku zrobiłem takie zestawienie. Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy 620 miliardów dolarów, co stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. 10 lat później Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy nawet trochę większy, około 700 miliardów dolarów, ale to stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. Co to znaczy? Że przewaga Stanów Zjednoczonych w ciągu 10 lat stopniała o połowę. A na początku tego roku, już po wygranej prezydenta Bidena, jeden z ważnych generałów w Pentagonie oświadczył, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy niż Stany Zjednoczone, i zwłaszcza jeżeli się uwzględni poziom tamtejszych cen. Co z tego wynika? No to, że dla Stanów Zjednoczonych najważniejszym problemem są Chiny. Nie Rosja, nie tam Al-Kaida, tylko Chiny. Bo to jest albo Stany Zjednoczone obronią swojego pozycję hegemona, albo nie. Oto ze wszystkimi tego konsekwencjami. W związku z tym Stany Zjednoczone muszą jakoś się przygotować do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. A w tej sytuacji, kiedy już zaczną ostatecznie rozwiązywać kwestię chińską, no to bardzo istotne jest, jak zachowa się Rosja, jak się zachowa Unia Europejska, czyli Niemcy. Czy Rosja na przykład zechce złożyć obietnicę neutralności? To jest możliwe, dlatego że zbytni wzrost chińskiej potęgi groźny jest i dla Rosji. Ale jeśli, no i dlatego prezydent Biden 16 czerwca spotkał się w Genewie z zimnym ruskim czekistą Putinem, a miesiąc później w lipcu spotkał się z nim drugi raz. Czyli trwają konsultacje, czego się chce dowiedzieć prezydent Biden od Putina. No za ile Putin złożyłby obietnicę neutralności? Bo przecież nie za darmo. To chyba jasne. W polityce trzeba mieć z góry przygotowane odpowiedzi przynajmniej na dwa pytania. Na ogół na więcej, ale na dwa pytania koniecznie. Pierwsze pytanie. Co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie. Co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? To między tymi dwiema odpowiedziami jest ogromna przestrzeń, którą wypełnia właśnie polityka bieżąca. Proszę Państwa, więc Putin oczywiście czegoś tam będzie chciał, ale nie tylko z Putinem się prezydent Biden dogadywał, również z naszą złotą panią, żeby poprawić z nią stosunki. No to co się robi, jak się chce z kimś poprawić stosunki? Trzeba mu dać jakiś prezent. A jaki prezent mógł udelektować naszą złotą panią? Skoro my wiemy, że Niemcy robią wszystko, żeby odzyskać wpływy polityczne w Polsce, te wojny wszystkie to po to, no to Amerykanie też to wiedzą. No, może nawet lepiej od nas, bo to przecież mają szczegółowe informacje.
Więc wyobrażam sobie, że prezydent Biden mógł powiedzieć naszej złotej pani, jak ją odwiedził w Berlinie, już się nie kłóćmy, już się pogódźmy. Ty będziesz miała w Polsce 50% i ja będę miał 50%. Tak, dokładnie tak się dogadał Winston Churchill z Józefem Stalinem w Moskwie na temat Jugosławii, bo oni tam dzielili Europę. Ile każdy będzie miał wpływ, na przykład w Grecji to 80% Anglicy, Sowieci 20%, a w Jugosławii 50-50. Ja oczywiście nie wiem, czy 50-50, dlatego, proszę Państwa, radzę, żeby patrzeć na barometr. I obserwacja barometru to nam da odpowiedź na pytanie, na ile tak naprawdę prezydent Biden oddał wpływów, jaki procent wpływów oddał w Polsce naszej złotej pani. Tym barometrem jest pan Szymon Hołownia. Pan Szymon Hołownia jest wynalazkiem amerykańskim. Pan Szymon Hołownia sam z siebie to tam specjalnie niewielki ciężar gatunkowy ma, ale impresariem pana Szymona Hołowni na gruncie polskim to już jest osoba o większym ciężarze gatunkowym, mianowicie pan Michał Kobosko. Kto to jest pan Michał Kobosko? Otóż to jest jegomość, który na tydzień przed tym, jak został impresariem Szymona Hołowni na gruncie polskim, był członkiem takiego bardzo wpływowego waszyngtońskiego think tanku Rady Atlantyckiej. Tam do tej Rady Atlantyckiej to wchodzą amerykańscy wojskowi wysokiej rangi, amerykańscy bezpieczniacy, Goldmany, Sachsy i tam finansiści drobniejszego płazu. No i pan Kobosko razem z nimi. Pan Kobosko tam z nimi kolegował. No to dlatego mówię, że jest osobą o dużym ciężarze gatunkowym, ba, jeszcze trzeba dodać, że ekspertem tej Rady Atlantyckiej jest pan Daniel Fried. Kto to jest pan Daniel Fried? Otóż on jest wysokim urzędnikiem Departamentu Stanu, oczywiście ze znakomitymi korzeniami. On na przełomie lat 80. 90. jako właśnie urzędnik Departamentu Stanu, tylko trochę niższej rangi, razem z Władimirem Kryczkowem, ówczesnym szefem KGB, projektował transformację ustrojową w naszym nieszczęśliwym kraju. Generał Kiszczak ten projekt dostał do wykonania. To nie, że on tam sam to sobie wykombinował.